A któż tam się ukrywa w tej paczce? Czy wścibskie dzieciaki i ich pies to odkryje? Właśnie, gdzie jest mój pies? Szani, chodź, pomogłabyś! Szani, pomogłabyś! WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się z zestawem Playmobil 70288 i jest to Scooby-Doo. Jak wiemy, nawet Lego kiedyś miało tutaj przygodę ze Scooby-Doo, ale ona dość szybko się skończyła, a Playmobil ją kontynuuje, więc jeżeli dzisiaj chcemy się bawić jakimś Scooby-Doo, no to jesteśmy skazani na Playmobil, więc sprawdźmy dzisiaj, czy w ogóle to fajne, czy w ogóle da się tym bawić i czy w ogóle schrupiemy to jak Scooby-Doo, Scooby chrupka. Moi drodzy, no cóż, co tu znajdziemy? Znajdziemy tutaj informację, że są głowy zdejmowane i wtedy jest, wiemy, kto jest złym. No i moi drodzy, dobra, produkowane w Niemczech 2019. Mam tutaj jeszcze kartę Ghost i naklejkę, moi drodzy. I teraz sam wziąć nożyczki i w ogóle, czy to się da wymatać? To mnie ciekawi, czy to się da wymatać? Myślę, że trzeba będzie zrobić o tym osobny odcinek, czy te figurki są wymacywalne w ogóle, w jakikolwiek sposób. Bo no nie oszukujmy się, ale zdecydowanie będzie to cięższe niż w przypadku minifigurek Lego, o ile wręcz niemożliwe w ogóle, bo tego również nie wykluczamy, moi drodzy, to jest niemożliwe w ogóle. Także, moi drodzy, są już nożyczki. Mamy również tutaj informację, by ciąć tutaj, więc stosujmy się do instrukcji i tnijmy tutaj, moi drodzy. I co znajdujemy w środku? No, czyżby to jest Wilma? Nie, bo nie. Myślałem przez chwilę, że ten fiolet, że to jest Wilma. Daphne, przepraszam. Daphne. Gdzie jest obiecywana karta, kurde? Ghost card. To jest znak. Aha, taka, serio? No przyznam wam szczerze, dość mała i przez chwilę myślałem, że to jest chyba nawet naklejka i sticker. Pytanie, czy to jest sticker, kurde? No nie wiem, ciężko mi. A to już 2020, spójrzcie, jaka ciekawa sytuacja. Tu na folii 2019, a tu 2020. No całkiem dziwna sytuacja. No cóż, mamy tu, bo to też jest chyba naklejka raczej, tak. Zdecydowanie, też 2019. A to jest chyba naklejka na to, prawda, do naklejenia. Zobaczmy, kogo my tu w ogóle możemy wylosować, kogo my tu w ogóle możemy trafić. Jestem zawiedziony, bo myślałem, że to jest i karta, i naklejka, a to takie troszkę dziadostwo, powiedziałbym na starcie. Tym bardziej, że to nie jest tania opcja, moi drodzy, gdyż ja za to chyba dałem 13 zł i to na Allegro, więc nie jest to taka niska cena, spokojnie mogłem mieć za tą minifigurkę Lego, prawda? Z drugiej strony, co znajdziemy? Informacje, także dziś plakat możemy zdobyć i sobie naklejać te naklejki, czyli to jest oficjalnie naklejka Ghost Card. No nie mam tutaj, moi drodzy, nie mam, zostałem oszukany, no jak nic, moi drodzy, powinno to być coś takiego, Ghost Card, a tego Ghost Card, no nie ma, moi drodzy, nie ma, czuję się oszukany. Jakie figurki możemy tutaj znaleźć w środku? Jest taka instrukcja składania, w ogóle faktycznie ciekawe. Wy mi zwracaliście uwagę, jak ja się często pytałem, czy te głowy da się w ogóle wyciągnąć. A tu się da i one w ogóle prezentują, jak tak spojrzeć, taki ciekawy kształt na starcie. Czyli da się to, moi drodzy, rozwalić. Kogo my tu możemy mieć? O, i ja mam tego gościa. Aha, czy to... Dobra, już kumam, o co chodzi z Ghost Card. No, ale słabe rozwiązanie. Dobra, nie zostałem jednak oszukany. Ja mam tego chłopa? Chyba tak, wszystko... Nie mam tego... A, nie wiem, którego chłopa mam. Którego? Tego chłopa mam. Dobra, mam tego chłopa. Ten jest w ogóle ciekawy, spójrzcie, jaki klaun, kurde, z balonikiem. Od początku jednak. Dwóch mamy bardzo podobnych szamanów, okej, czyli to jakaś bajka musi być pisana. Dwóch facetów w kierce. Pana z dynią. Pana zwykłego farmera, oj, tu słabiutko. Ten jest ciekawy, jeszcze z tym okiem na wierzchu. Są w ogóle pierwsza seria, także można iść na drugą. Ten jest w ogóle zabawny mega. To nie wiem, co to za skrzydło, to też nie wiem. Ten też słabiutki. I są trochę, znaczy, z jednej strony jestem zawiedziony, bo dostajemy tutaj tylko i wyłącznie potwory. Czemu nie mamy tu tak klasycznych postaci typu Scooby-Doo, właśnie Daphne, Wilma i tak dalej? To ja nie wiem, to nie kumam, ale z drugiej strony spoko. No faktycznie większość z nich jest ciekawych. Beznadziejny jest faktycznie, znaczy ten nurek ma swój klimat, ale nie pasuje chyba tutaj. To jest też słabe, a reszta jest naprawdę w miarę dobra. A, niektóre są naprawdę creepy, właśnie jak ten clown, czy chociażby ten, czy ten. No ciekawe, moi drodzy, czy przypolujemy jeszcze? Nie wiem, w ogóle, czy te figurki da się wymacać? Myślę, że poświęcimy temu jakiś odcinek. Spójrzcie w ogóle, jak ciekawie wyglądają Playmobile od środka, jak ich flaki wyglądają i to już wystarczająco zasługuje na creepowatość, w sensie na banie się tego, tak? Czemu to wchodzi, a się nie blokuje? Aha, bo to się chyba blokuje w momencie, gdy włożymy tutaj ręce. W ogóle jakiej kolejności musimy wkładać ręce? Nie, czekajcie. Najpierw... Nie, dobra, a to już było tu zamontowane.
Jeju, jakie to żyćko jest ciężkie z tymi Playmobilami, no bo tu niby powinien coś włożyć w te nogi, a tu już mam włożone w te nogi coś, więc... no dobra, tu pisze, że powinniśmy najpierw włożyć łapska, więc czemu to nie wchodzi? Jeju, ale Playmobile się ciężko składa, moi drodzy. No czekajcie, włóżmy to tu, te łapska, no zdecydowanie ciężej niż Lego. I tu zaskoczyło teraz, i teraz zaskoczyło. No, powiem wam szczerze, magia. Trochę magia, jak to zaskoczyło, jak to działa, nie wiem. Tym bardziej, że chyba włożyłem je odwrotnie. Czy to się da się teraz rozmontować? Czy ja to włożyłem odwrotnie? Chyba zdecydowanie odwrotnie włożyłem te łapy. No po prostu wybaczcie, to jest mój pierwszy raz. Nie pierwszy raz z Playmobilami, one się już nieraz u mnie na kanale pojawiały, ale pierwszy raz jak montuję hipka, bo one zwyczaj są w czasopismach zmontowane, nawet w zestawach. I teraz się trochę dziwię, czemu są zmontowane. Zdecydowanie, gdyby nie były zmontowane, byłyby bardziej przecież klockowate, tak? Dobra, mamy dalej włożyć łeba. Czy łeba? Okej, łeb wchodzi, a czy on się... Wyjmuje się bez problemu. Kurde, muszę spróbować w innych figurkach w takim razie. No i nasz pan bez swej maski prezentuje się. Już wam pokażę, tylko jeszcze walka z włosami, które się ciężko wkładają. Trochę jak wieśniak z Wiedźmina, bym rzekł. Z tym fryzem jeszcze, albo trochę jak Adam Mickiewicz, prawda? Trochę jak Adam Mickiewicz, tu jakiś zaszyty jeszcze jest. No, tutaj szkoda, że HB jest napis z tyłu, ale pośladki, spójrzcie, jakie poślady tutaj wyrzeźbione. Tu jakie również rzeźbione buty tu mu nachodzą. Nie no, jest okej, ale no tak sam bez tego toporków to wygląda słabo. To ciekawe, w ogóle toporki są dwa, a cóż to jest? Aha, bo on tu jeszcze pasa ma. I takie rzeczy powinny być pokazane na instrukcjach, kurde, a nie... On tu ma pasa, który jak idzie, do przodu czy do tyłu idzie? No i teraz bądź tu mądry, człowieku. Jeszcze raz boję tego rozmontować, bo... Czekajcie. Dobra, rozmontowałem jakoś. Kurde, no to rozmontowywanie jest ryzykowna sprawa, moi drodzy, bo teraz mu łapy mogą wylatywać. Dobra, to mu nachodzi tu. Ale to by wchodziło, wiecie, wmocowanie w ogóle hipkowe teraz by zaczęło wchodziło w rachubę, nie? Gdyby tak się okazało, że postaćki da się swobodnie niszczyć i zmieniać. O, chyba tak to musi być, z przodu mniejsze, a z tyłu większe chyba, nie? Zdecydowanie tak, bo tu jeszcze spuściłamy to na tobołek. Ale serio, nie myślałem, że to będzie takie ciężkie. Mówię, kurde, biorę tą postać, będzie szybko nagrany odcineczek. Mówię, pięknie, cyk, cyk. A, dobra, wchodzi mu tutaj ten tobołeczek. Tobołeczek też jest ładnie w miarę rzeźbiony. Tu widzimy, no jest okej. Okay. Oczywiście elementy na pasie lubią sobie im luźno latać. Nie tak jak ostatniej tej. No ale, no, tej wróżkowej tej. No i spójrzcie, tutaj na szczęście mu się na włosy to nakłada. Jak on coś w tym widzi? Jak on coś w tym widzi? Mamy również naklejenia. Naklejeczkę. Aj no, że Lego tak w naklejki idzie, to ja rozumiem, ale że oni idą w naklejki... Cyk. No wygląda to tak, se bym powiedział. Tak se to wygląda, w sensie ta naklejka, ale jest okej. Okay. A drugą, czyli rzeczoną kartą, gdzie zdążyłem wyzywać tutaj firmę, że mnie oszukano. Druga karta to jest po prostu karta, którą on ma trzymać w dłoni. Jego karta w taki... Ależ to będzie ciężko nakleić. Nie przyklejaj! Naklejone, moi drodzy, naklejone. I on tą kartę może albo trzymać w ręce. Nie wiem, że go złapią. Proszę się wylegitymować, jakim potworem pan jest. I proszę, jestem takim potworem, tu mój adres, moje wszystko. No bo z tej karty nic więcej tak naprawdę nie wynika. Wygląda no tak. Ciekawe jest to, że on dostał takie dwa tomahawki, można by rzec. I spoko, bo nawet na rysunku tutaj mamy, że on posiada jeden taki tomahawk, a w realności posiada tomahawki dwa. No, ciekawe, moi drodzy. Ciekawa postać. Czy warta 13 zł? To bym się zastanowił. Czy kupi jeszcze jakieś figurki z tej serii? To bym się zastanowił. Czy je się da wymacać? To może jeszcze zbadamy. Piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym je macał, te figurki. Natomiast no on w tej masce zdecydowanie mało widzi, no bo tutaj nie ma żadnego... No powinien być, uważam, jakieś na oczy cokolwiek, no bo tak to no chyba, że on nie ma widzieć i on idzie i chce w ślepo robić siup, 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 totalnie w ślepo siup, 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 siup. No nie wiem, moi drodzy, no nie wiem, jakie on ma zamiary, natomiast postać jest okej. Czy to jest jakoś bardziej, powiedziałbym, ekskluzywne, no bo w Lego na przykład te figurki są bardziej ekskluzywne niż w zwykłych zestawach często. Czy to jest bardziej niż moglibyśmy dostać to w gazetce? No nie jestem przekonany w przypadku przynajmniej tej figurki. No na przykład tego i kilku innych byśmy już w gazetce nie dostali, więc może jednak. Generalnie jest spoko, ale żeby to kosztowało poniżej dyszki, to byłoby zdecydowanie lepiej i uważam fajniej. Dzięki, że byliście ze mną w kolejnej recenzji na moim kanale. Czy Scooby-Doo wróci? To zależy głównie od was, waszych komentarzy i opinii. I tego, czy klikniecie teraz subskrypcję wraz z dzwonem, czy będziecie wspierali kanał swoją obecnością, komentarzem i lajkiem. Myślę, że zdecydowanie warto, bo im więcej tego, tym więcej filmików i w ogóle wszystkiego na kanale. Dzięki, że tutaj byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!